wykład audytoryjny pod patronatem starosty Pilskiego pod tytułem 15 lat Polski w Unii Europejskiej oraz dorobku powiatu Pilskiego w ciągu 15 lat działalności w ramach Unii Europejskiej w oczach polskiej młodzieży. Miło mi powitać wszystkich Państwa, a szczególnie naszego patrona, starosty Pilskiego, pana Arkadiusza Kubich. Radną Radę Miasta Piła, panią Emilię Piechocką. Redaktor Edytę Kim. Pana doktora Kolasa, dzisiejszego prelegenta. Naszego sąsiada, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, pana Arkadiusza Jerza. Witam. Są to moi wspaniali asystenci, sąsiedzi, a zarazem uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych. Kasia, rozmawiam. Witamy również młodzież szkolną biorącą udział w imprezie, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, gospodarza dzisiejszej imprezy. Prosić pana doktora Roberta Kolasę o wygłoszenie wykładu pod tytułem Polska droga do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o temat polskiej drogi do Unii Europejskiej, to teraz bardzo złożony. Ja nie mam czasu, żeby tutaj opowiadać całą historię, ponieważ byśmy tu kilka godzin siedzieli, ale oczywiście skupię się na kilku problemach, szczególnie na dwóch, dwie rzeczy uwypukli, żebyście mogli sobie zobrazować, jak ta droga przebiegała i kto za tym stał, że Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że ta droga do Unii Europejskiej, dzisiaj świętujemy 15-lecie, ta droga trwała także 15 lat. Zaczęła się jeszcze w roku 89, a finał to rok 2004. Tutaj podpisuję ten traktat, to jest już 2003 rok i tutaj to było 16 kwietnia, także tutaj oczywiście widzimy też ministra Cimoszewicza, który był ministrem spraw zagranicznych. Pojawił się tam także prezydent ówczesny, którego właściwie tam nie powinno być, ale nie mógł sobie tego podarować, więc przyjechał, mówię tutaj oczywiście o też o kolegę, znaczy no jakby to powiedzieć, ich koledze, towarzyszu, bo to był kto? Kto pamięta? Tak, Kwaśniewski, Aleksander Kwaśniewski, także tutaj on był wtedy prezydentem i on tutaj też przybył, bo wiadomo, to było tak medialne wydarzenie, że każdy polityk chciał przejść do historii, chciał się tam pokazać. To było największe w historii Unii Europejskiej rozszerzenie, jakie miało miejsce. No i możemy być dumni, że się w tym klubie znaleźliśmy jako już wtedy 25. państwo unijne. Tak? Wtedy po tym zjednoczeniu było 25, potem oczywiście doszło jeszcze kolejne, ale to już późniejsza historia, ona nie dotyczy Polski. Także dziękuję za uwagę. Uświadomiłem sobie, jak być może w moim wieku pamięć jest zawodna, jak te czasy tylko sprzed 15 lat przestały być wyraźne. Dziękuję panu doktorowi za przybliżenie ostrości tamtych wydarzeń. Zapraszam Michalinę Zgaińską. Miały być światła w oknach, łóżko i świeża szynka, a jestem sama już Danka, chociaż tam w lesie jeszcze Inka. A wokół nie ma nic, w oczach gruzy, wojna, łzy. Łaski proszę. Mam nadzieję, że to będzie pani pamiątka dzisiejszej imprezy. Proszę Państwa, chciałem teraz prosić o zabranie głosu naszego gospodarza, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, pana Arkadiusza Jerza. Mamy teraz nowe projekty. Te dwa projekty nowe w zasadzie rozpoczynają się w tej chwili. Jeszcze nie wszystko jest dograne, jeszcze nie wszystko ruszyło, bo w tej chwili proceduralne pewne kwestie się dzieją. Jednym z tych projektów, które za chwilę się będą działy w tej szkole, ale nie tylko w tej szkole, ponieważ projekt Dobra Szkoła, Dobry Zawód, który dotyczy Pilskiej Budowlanki, pod inną nazwą, też będzie startował we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, które mają kształcenie zawodowe. W naszej szkole, tak jak Państwo widzą, jest to wsparcie unijne w ramach osi
edukacja, wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Nie ma co ukrywać, żeby lepiej kształcić, trzeba mieć jak najlepsze wyposażenie pracowni. No niestety oświaty nie stać na to, żeby ściągać najnowsze technologie, bo to są bardzo drogie rzeczy. Dlatego każde wsparcie, gdzie pozwala nam to pozyskać środki na lepsze kształcenie zawodowe, no jest na wagę złota. Tak naprawdę dotknie nas tutaj zarówno naszą szkołę, jak i UTW, ale również tych wszystkich, którzy będą mogli korzystać z tej sali. Mianowicie chodzi o rewitalizację dwóch obiektów w ramach wsparcia unijnego, w ramach programu, do którego można było, że tak powiem, aplikować o wsparcie finansowe. Rewitalizacja dotknie stadionu na ulicy Okrzei i też z niego będziemy mogli korzystać wszyscy, ale drugim obiektem, który jest jakby poddany rewitalizacji, to jest właśnie kino Iskra, ten cały budynek kina Iskry oraz dach i elewacja szkoły jako budynku w całości, bo jest to budynek zabytkowy. Chciałem podziękować panu dyrektorowi za przybliżenie tematu, no i dania nam tej wielkiej nadziei, szczególnie jako słuchaczu UTW, że będzie to tak pięknie, jak jeszcze nie było. Witam, nazywam się Jakub Kozioł, jest ze mną mój serdeczny przyjaciel Miłosz Misiak. Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Przedstawiamy państwu prezentację o tym, jak dużo Unia wniosła do naszego życia. Ja opowiem trochę o gminie Miasteczko Kreńskim, bo chciałbym wspomnieć o tym, jak wiele Unia daje nam, tak naprawdę, tak stricte nam, żebyśmy to odczuli. Doskonale to widać między innymi właśnie w różnych gminach, które dostają różne dofinansowania albo projekty z Unii Europejskiej. Zaraz wymienię wszystkie projekty, które się odbyły w Miasteczku Kreńskim. Chciałbym jednak najpierw powiedzieć, że większość tych projektów są to dofinansowania. Nie są one w 100% finansowane przez Unię Europejską. Niemniej jednak, gdyby nie te pieniądze, gmina nie mogłaby sobie pozwolić na aż tak wiele. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz brawa, brawa za pracę. Jako pamiątka upominki fundowane przez starostę powiatowego. Proszę teraz koleżanki Karolinę Hinz oraz Julię Grudzień z Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica do przedstawienia nam drugiej tematycznej prezentacji. Mam skalę porównawczą. Czy i na ile się różnimy? Piła Wielkopolska moim zdaniem nie różni się niczym. To jako świadek, jako materiał dowodowy wam tutaj przedstawiam. Tyle osiągnęliśmy. A teraz proszę. Teraz przejdziemy już do instytucji, obiektów oraz różnych udogodnień, aby udowodnić to, że pieniądze z Unii nie zostały zmarnowane. Następny. Zacznę od Pilskiego Domu Kultury. Wcześniej wyglądał on dosyć nieciekawie, lecz dzięki środkom unijnym został zmodernizowany i zachwyca każdego, a szczególnie późnymi porami, kiedy to przybiera różne barwy, które padają z lamp. Zakres remontu, rewitalizacji i przebudowy budynku. Tutaj mamy przedstawioną tabliczkę, która znajduje się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile i zawiera ona nazwę projektu, który był realizowany w pobliskich nam powiatach, również w Pilskim. Jest to cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu było zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Środki unijne ułatwiają także pracę administracji, w naszym powiecie. Zainwestowano w nowe sprzęty informatyczne, różnego rodzaju programy, a także w rozwój elektronicznych usług publicznych, co z pewnością ułatwia życie gminom. Dalej. Tutaj umieściłyśmy pomocne dla nas źródła, z których skorzystałyśmy. I dziękujemy Państwu. Dziękujemy za uwagę. Opiekun uczniów z zespołu szkół imienia Stanisława Staszica. Ja przede wszystkim chciałem podziękować moim uczennicom, bo pod moją tutaj opieką dokonali tego, co żeście Państwo widzieli. I proszę Państwa, to tak właściwie to tak wszystko elegancko nam tutaj z sala, to kolega Robert powiedział o historii. Do 15 lat wydaje się nam, że to jest wieczność, a zobaczcie, to jest taki krótki czas, na ile żeśmy tutaj zrobili. I dlatego dziewczyny bardzo elegancko to wychwyciły, wielki szacun dla Was, którzy się tu przedstawili. No i proszę Państwa, jest jeszcze wiele do zrobienia i należy rzeczywiście do tego podchodzić z wielkim pietyzmem,
i samodeterminacją. Jedną ręką nie Polsce potrzeba, Polska musi po prostu wybronić Europę. Tego sobie życzymy. Dziękuję bardzo. Jedna piosenka. Piosenka wymowna, gdzie są kwiaty tamtych lat. Bodajże, mam nadzieję, że pan zaraz to będzie miał przyjemność posłuchać w wykonaniu naszej uczennicy. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam, gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zabrały ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam, gdzie kwiaty zasiał wiatr, kto wie, czy by było tak, kto wie, czy było tak. Poza tej sali cofnęliśmy się do czasów, kiedy jeszcze nikt w Polsce nie myślał, że będziemy kiedykolwiek w Unii Europejskiej. My w powiecie pińskim widać było doskonale na prezentacji, jak dobrze wykorzystujemy środki unijne, będziemy wykorzystywali je maksymalnie, tyle ile tylko można, korzystać z pomocy, będziemy się rozwijali dalej. No tak jak pan powiedział przede mną, że był w Norwegii i widział, że niczym się nie różnimy. Naprawdę, szanowni państwo, jeżeli się pojedzie gdzieś do krajów Europy Zachodniej, można powiedzieć, że niektóre miejsca w Norwegii znacznie o wiele gorzej niż te, które są w Polsce. Dlatego naprawdę, jeżeli w takim tempie będziemy wykorzystywać te środki, to myślę, zgadzam się bardzo tutaj z tym, co pan powiedział, naprawdę dogonimy w niedługim czasie Unię Europejską, te kraje zachodnie, te bogatsze oczywiście, gdzie komunizmu nigdy nie było, Francję i Niemcy. Mam taką nadzieję, że 30 lat optymistycznie rzecz biorąc, dogonimy te kraje i będziemy, my będziemy z kolei przodującym krajem w Unii Europejskiej i inni będą nas pokazywać, jak dzisiaj pokazują, że jesteśmy wzorem w wykorzystywaniu tego, że jesteśmy w tej Unii. To myślę, że staniemy się w tym czasie, który wymieniłem, liderem Unii Europejskiej. Miejmy taką nadzieję, szanowni państwo, naprawdę bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dziękuję bardzo. Wszystkim państwu chciałem dziękować oraz brawa dla pana starosty. Myślę, że państwa czas spędziliśmy sympatycznie. Ponieważ nasza główna część spotkania dobiegła końca, młodzieży chciałem serdecznie podziękować.